І я Богу дуже вдячна за те, що дозволяє нам в цьому нелегкому часі для нашої країни, для кожного з нас, дозволяє нам зустрітися. 2 lutego uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Tradycją stało się już zorganizowanie w tym dniu diecezjalnych dni skupienia oraz spotkań przedstawicieli zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich, podczas których siostry i bracia wspólnie się modlą, słuchają nauk duchowych i dzielą się doświadczeniem swojej posługi. Ze względu na wielkie obszary archidiecezji lwowskiej w tym roku odbyły się 2 spotkania. Osoby życia konsekrowanego, którzy posługują w parafiach dekanatów w Czerniowce, Czortków, Iwano-Frankiwsk, Tarnopol i Halicz zebrali się 1 lutego w klasztorze sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Jazlowcu. Po raz pierwszy dołączyli do nich także osoby konsekrowane z ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego na czele z biskupem Dmytrem Hryhorakiem, biskupem diecezji buczackiej. Po raz pierwszy osoby konsekrowane z obrządku łacińskiego i bizantyjskiego wspólnie obchodzili Dzień Życia Konsekrowanego. Natomiast konsekrowani pełniący posługę w parafiach dekanatów Gródek, Lwów, Mościska, Stryj, Sambor, Złoczów i Żółkiew tradycyjnie spotkali się w klasztorze sióstr benedyktynek w Solonce pod Lwowem. Obu spotkaniom przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa, przewodniczący komisji do spraw zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich przy episkopacie w Ukrainie, a konferencji i kazanie podczas mszy świętej wygłosił ojciec Stanisław Nuckowski. W nauce duchowej skierowanej do braci w powołaniu ojciec Stanisław nawiązał do psalterza. Już jego pierwszy psalm mówi, jak cieszyć się powołaniem i życiem monastycznym, czując jego smak, a także rozważał nad tym, jak uniknąć pokusy realizowania swojego powołania w trybie ekonomicznym. Po liturgii słowa wierni wyznali wiarę i odnowili śluby zakonne, potwierdzając po raz kolejny swoje oddanie Bogu i posłuszeństwo Jego woli.